Mural zatytułowany Dziękujemy za Solidarność odsłonięto na jednym z bloków przy ulicy 11 lutego w Polkowicach. Dzieło, którego głównym elementem jest dłoń z wyciągniętymi palcami na znak litery V, wpisuje się w ciąg wydarzeń związanych z miejskimi obchodami 40-lecia powstania Solidarności. Miejsce nieprzypadkowe. Tymi ulicami w roku 81 szli górnicy ze spacyfikowanej kopalni ZZG Rudy. Symbolika jest bardzo ważna, stąd też na tym muralu nie tylko wyciągnięte palce w kształcie litery V, czyli Wiktoria, ale również właśnie szyb zakładów górniczych Rudna. Od samego początku NSZ Solidarność zrzeszał ogromną liczbę członków. W samym Zagłębiu Miedziowym do Solidarności zapisało się w ciągu kilku tygodni kilkadziesiąt tysięcy osób. Wywodzili się głównie z największych na tym terenie zakładów pracy, kopalń, hut i przedsiębiorstw górniczych. Sama nazwa mówi Solidarność. Solidarność właśnie powstawała taka międzyludzka. To sama nazwa, związek powstał na bazie właśnie tej ludzkiej solidarności, żeśmy się wspólnie mogli zgromadzić, skupić wokół idei. I to ta międzyludzka solidarność to spowodowała właśnie. A rok 80 był takim momentem kulminacyjnym. Mural Dziękujemy za Solidarność to historyczne upamiętnienie tych, którzy walczyli o wolną Polskę 40 lat temu. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.